Ty, my jesteśmy w jakimś statku kosmicznym. Jedna traska jest zrobiona przez chyba twórcę... O, czekaj, Aston McLaren mi się odblokował, ten taki chyba starszy 12C. Powrót z Forza Horizon 3 chyba nawet. I tutaj mamy 3 traski stworzone przez kogoś i jedna traska jest stworzona przez twórcę z Playground Games, także ciekawie się zapowiada. To będzie to Starship Horizon? What the hell? Jakieś balony są, widzę, że jakieś tam wysokie wieżowce, ale to chyba jest tor wyścigowy w mieście, bo widzę, że po lewej stronie są trybuny. Ej, przypomina mi to trochę Motorfesta. Jest klimacik, jest tak ciemniej trochę, nie? Wjeżdżamy do tunelu. Okej, fajnie to wygląda. O kurde. O, i znowu mamy jakiś taki niby tunel, są wiatraki zrobione. Jest most, taki niby sztuczny. Znowu... O! Znowu wiatraki, tam jakieś domki takie klimatyczne. Ale płasko, nie? Nie ma tak jakiegoś wyższego poziomu. Wszyscy robią tutaj te miasta takie płaskie, a można zrobić tak, żeby można było gdzieś tam wyżej sobie pojechać. Znaczy, chyba z reguły miasta ogólnie to takie płaskie tereny, nie? Tylko że zabudowane blokami, wieżowcami. O, tu jest fajnie. Mamy skrót, okej. Jest diabelski młyn. O! Ale dałem. Czekaj, zaliczy mi? Nie. Tu jest pit stop! Ej, tak myślałem, że to jest jakiś tor wyścigowy. Pewnie ktoś z was będzie kojarzył, jak więcej gra w te gry torowe. Ja w sumie bym chętnie pograł w Motorsporta i Gran Turismo 7. Bo jestem strasznie do tyłu w tych grach, a to są gry idealne na live'a. Nie polecam Motorsport. Ja mam tam znikające tekstury co chwilę, wiesz? Nie możemy sobie tutaj pojechać w prawo czy w lewo, po prostu musimy jechać tym takim torem wyścigowym. Są jakieś tam dekoracje zrobione po bokach. Mamy super szeroką drogę. No taki tor wyścigowy po prostu w mieście. I to jest właśnie zrobiony przez Playground Games wyścig. Ciekawe, co tam wymyślili tym razem. Kurde. I to jest kolejny tor jakiś wyścigowy, zrobiony przez kogoś z Playground Games. Bo widzieliście, tam przy nickname'ie była ikonka Playground, to oznacza, że to jest twórca. Albo ktoś z tego community Playground, nie? Jaki to jest tor? To zostawiam wam do odgadnięcia. Takie rzeczy zawsze zostawiam widzom do odgadnięcia, bo ja nie wiem. W ogóle tak się tutaj odbija ten kokpit w szybie. To wygląda oczywiście fajnie, ale teraz kuźwa nie widzę, gdzie mam jechać. Tor zrobiony ci, powiem ci, tak przeciętnie. Są tutaj cały czas trybuny. Może tak w rzeczywistości to wygląda, ale... No jeśli chodzi o taką... No, za mało detali ma ten tor, wydaje mi się. Gracze robią lepsze rzeczy tutaj w Forza Horizon 5. W ogóle gdzie my jesteśmy? Jesteśmy chyba gdzieś w niebie, ty. Wysoko nad ziemią, zdaje się. No i taki tor. Myślałem, że się bardziej postara, że coś tutaj będzie specjalnego. O proszę, tutaj samochody w powietrzu są. Co tu chodzi? Okej. No to ej, fajnie ktoś zrobił. Byliście na tym wyścigu? What the hell? To jakiś ej, czy mi się coś nie wczytało, czy jak? Ty, my jesteśmy w jakimś statku kosmicznym. O kurde. No zajebisty tor! Ej, ktoś zgliczował Event Lab? Ło, co tu się dzieje? Ej, no, jak ja mam teraz przejechać przez to? Ten tor się nazywa Starship coś tam. O! Ale głupie, ty. O co tu chodzi? Jak on w ogóle zrobił to, że samochody są w powietrzu? rzeczy w niektórych miejscach. Ty patrz, jakie w ogóle... Nie wiem, jak to nazwać, no ale faktycznie jesteśmy w środku statku kosmicznego. I wiesz, jeździmy samochodami elektrycznymi, więc tak jest nowocześnie. O, ja zapomniałem, że mam tu dwójkę w tym aucie. Patrz tutaj. Ale ktoś miał, kurde, pomysł i wiedział, jak to zrobić, nie? Normalnie jakbyśmy latali jakimś, wiesz, w jakichś Star Warsach myśliwcem albo coś. Szkoda, że mi się takie auto zablokowało wcześniej. Chyba muszę to wygrać, żeby zaliczyć. Ale co tam? O co tutaj mam wygrywać? Złote kalesony. No ale patrz, tutaj jak się popatrzymy na bok. O Boże. Czego to nie wymyślą w tej grze? Ale fajnie, coś innego, nie? Z tych dwóch trasek wcześniejszych to ta jest chyba właśnie taka najciekawsza. Może ta miejska była jeszcze taka fajna, najgorsza jest moim zdaniem właśnie ta zrobiona przez kogoś z Playground Games, bo taka zrobiona na odpierdziel praktycznie. A tutaj widać, że ktoś miał jakiś pomysł i zrobił coś po swojemu, w ciekawy sposób, trzeba przyznać. Ktoś na mnie trąbił? Kurde, to chyba za oknem. No i dobra, i taki sobie statek mamy. Mam nadzieję... Nie no, na zewnątrz nie będę wyjeżdżał, bo jeszcze mnie zgniecie jakieś ciśnienie czy coś. Nie, przecież na zewnątrz próżnia. Widzieliście gwiazdy po lewej i prawej stronie. Fajnie, fajnie to wyglądało. Tylko dziwnie się rozwaliłem, nie?